Siema, siema, witam Was, kolejny trening. Tym razem pokażę Wam, o co chodzi z tymi łopatkami. Fajnie, mamy dzisiaj gościa Łukasza. Cześć, Łukasz. Cześć, zupełnie przypadkowy, witam wszystkich. Przypadkowy, oczywiście. Łukasz też robi ten błąd i teraz zobaczycie, na czym on polega. Ja to wytłumaczę doskonale, bo postaram się tyle, ile mogę, oczywiście. Próbuję się skupić teraz, żeby robić to niepoprawnie. Tak. Znaczy, no, wcześniej powiedziałem Łukaszowi, jak zrobić, więc to teraz spróbuję zrobić. O, dawaj, cyk. Tu możecie zobaczyć, że łopatki totalnie nie są przyklejone. Odchodzą sobie. Jak wisimy, chodzi o ściągnięcie łopatek, tak? Możecie zobaczyć z przodu najpierw, czekaj. Czyli starajcie się, jakbyście chcieli klatę wysunąć do przodu. Czyli się brzuch pośle spięty. Nie działa. Nie wygląda to w ten sposób. Tyk. I dopiero rozwijam. Ściągnięcie. Ściągnięcie. Wcześniej ile zrobiłeś? Wiesz co, nie, 5 tylko tak, dla, w celach pokazowych. Okej, okay, no to 5. Zobaczymy, czy zrobi też 5 z ściągnięciem łopatek. Ja na pewno będę czuł. Będę czuł, jeżeli faktycznie to taka moc jest z tym wszystkim, to będę czuł te kolejne 5, które zrobię poprawnie i pójdzie mi do dokładnie lżej. Właśnie pamiętajcie, lepiej zrobić z dobrą techniką, niż na ilość i bez techniki, bo dużo osób chodzi na tę siłownię, słuchajcie, i tak się później mnie pyta, no co jest z tym, że te plecy mi nie rosną. No i wtedy im pokazuję ten mały tip i nagle mówią, kurczę, no ja tyle czasu źle robiłem. Więc zaraz będzie przerwa i zobaczymy, ile zrobi Łukasz. Ok, teraz Łukasz dostał parę tipów. Spróbujemy zrobić z tym ściągnięciem łopatek, ok? Więc Łukasz, do środa. No, spróbujemy. Dobra, tyk, proste łokcie i ściągasz łopatki. I dopiero start. No i popatrzcie, zupełnie inaczej. Ściągnij łopatki i jedziemy. Napnij jeszcze brzuch z przodu. Daj nogi do przodu lekko. O, i teraz jedziemy. O, teraz jest pod kątem. I próbuj zrobić na maksa. Zobaczymy, czy poczujesz plecy. Już na pewno czujesz. Ściągnięte. Jeszcze ci pomogę. Tutaj palce ściągasz, jedziesz, trzymasz. I cyk. Lek, jedziemy. Dokładnie. I co? Jak odczuwasz różnicę? Powiedz. Odczuwam zdecydowaną różnicę. Jest większa moc. Jest większa moc, dokładnie, ponieważ najszersze grzbiety są o wiele szersze niż łapy, nie? Mały szczegół, a dużo pomaga. Także polecam i życzę powodzenia w treningach. Dzięki. No i super. Tam mówię. Działa? Coś tam działa. Możesz działać.